prościej chyba się nie da tego ująć w słowa. Jeśli nie nałożylibyście tych kosmetyków na skórę niemowlęcia, to nie nakładajcie jednak swoją twarz. Tak bym to powiedziała. Właśnie to wymyśliłam. Czuję się jak Donald Trump. How do you like it? I just thought it. Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z filmem o ciemnej stronie kwasów. Ja na swoim kanale nieustannie mówię na temat kosmetyków ze składnikami złuszczającymi, czy to o retinoidach, czy to o kwasach złuszczających, dlatego że one potrafią niesamowicie na korzyść odmienić wygląd i funkcjonowanie cery. Retinoidy są szczególnie wskazane w walce z przebarwieniami, z trądzikiem pospolitym oraz takim wieku dorosłego, a przy okazji działają silnie przeciwsmarszczkowo. Kwasy złuszczające natomiast są nieodzowne, jeśli chodzi o taką świadomą pielęgnację, która ma na celu nadać skórze więcej blasku, elastyczności, wyrównać jej koloryt i fakturę, tak, żeby była bardziej gładka, ładnie odbijała światło. W związku z tym kwasy i retinoidy są taką podstawą świadomej pielęgnacji. Natomiast dzisiaj chciałam porozmawiać, tak jak mówię, o ciemnej stronie stosowania kwasów, a mianowicie o tym, o wypadkach, które się zdarzają przy pracy, że tak powiem, kiedy stosujemy kwasy czy retinoidy w swojej pielęgnacji, albo o jakichś błędach pielęgnacyjnych, o które znacznie łatwiej w tej chwili niż kiedykolwiek indziej, ze względu na to, że mamy taki urodzaj kosmetyków z kwasami tłuszczającymi, z retinoidami o tak wysokich stężeniach do takiego użytku domowego, że bardzo łatwo właśnie o przesadę, bardzo łatwo o to, żeby nadmiernie złuszczyć swoją cerę i tym samym ją bardzo mocno odwodnić, uszkodzić i narazić na niezły szwank. Zdarza się, myślę, że każdemu entuzjastowi pielęgnacji zdarzyła się taka sytuacja przynajmniej raz. Go out today. Other than that, I'm in good shape. Niech podniesie rękę ten, który nigdy nie doświadczył nadmiernego złuszczenia cery w trakcie stosowania tych substancji. Natomiast kosmetolodzy i dermatolodzy mówią powoli o epidemii takiego nadmiernego złuszczania skóry twarzy i o takiej normalizacji czegoś, co nie powinno być normalizowane, a mianowicie zbyt pocienionej, zbyt drastycznie złuszczonej skóry twarzy, która jest pozbawiona niezbędnej jej do funkcjonowania prawidłowo warstwy hydrolipidowej i tym samym również jest bardziej podatna na nadkażenie bakteryjne, ale również na przedwczesne starzenie się. Czyli nic, czego myślę życzyliby sobie konsumenci, którzy entuzjastycznie wręcz podchodzą do tego efektu i widzą go raczej jako coś pożądanego niż jako coś niepożądanego. Tymczasem z punktu widzenia wiedzy naukowej, z punktu widzenia właśnie podstawowego założenia świadomej pielęgnacji i dbania o skórę, którym jest po pierwsze nie szkodzić, jest w istocie naruszaniem tej zasady, dlatego że skóra taka nadmiernie złuszczona jest również nadmiernie pocieniona, jest niepotrzebnie zbyt napięta, jest odwodniona, czyli jest to zdecydowanie niepożądany stan. Natomiast właśnie w takim zjawisku skóry w istocie nadmiernie złuszczonej, ale nie tkliwej, nie bolesnej, nie reaktywnej specjalnie, no to po prostu ona jest nadwyrężona i możemy nie mieć świadomości, że w istocie jej naprawdę zaszkodziliśmy. A jak dochodzi do tego, że ludzie nadmiernie złuszczają swoją skórę? Najczęstszy scenariusz w moim odczuciu jest taki, że ktoś walczy z trądzikiem, bardzo mu ten trądzik dokucza i tak chciałby jak najszybciej się go pozbyć, jak najszybciej, jak najskuteczniej i popada w taką pułapkę często kupowania najróżniejszych kosmetyków złuszczających, polecanych przez blogerów, o których czytają w gazetach czy magazynach. I po prostu zaczyna je wszystkie kupować i wszystkie naraz stosować. I taki częsty schemat to jest to, że na przykład ktoś kupuje żel myjący, na przykład z kwasem salicylowym, potem dokupuje do tego jeszcze na przykład jakiś krem przeciwtrądzikowy na bazie retinoidów do stosowania na noc. Jak się dowiaduje, że można jeszcze stosować na przykład toniki żelowe z niewielką zawartością kwasów złuszczających, to jeszcze dokupuje te.
I słysząc na przykład entuzjastyczne opinie o tym, jak można regulować skórę systematycznie, stosując szczoteczki soniczne do oczyszczania twarzy, to jeszcze użyję szczoteczki sonicznej. No i przez to, że kumuluje się w organizmie i kumulują się w skórze te wszystkie stężenia kwasów złuszczających, no to zdarza się właśnie taka sytuacja, gdzie skóra nagle, ktoś się budzi i nagle ma skórę niezmiernie podrażnioną, niezmiernie zaczerwienioną, błyszczącą się, tkliwą w dotyku i bardzo bolesną. Skóra jest wściekła i jest i również paradoksalnie jest bardziej skłonna również do zmian trądzikowych. Pojawiają się takie bardzo charakterystyczne właśnie dla skóry nadmiernie złuszczonej i poirytowanej, takie drobniusieńkie jak główka od szpilki, malusieńkie zmiany rowne, które są bardzo charakterystyczne właśnie dla tego zjawiska i dla takiej wkurzonej, podrażnionej skóry. To jest też częsty schemat takiego właśnie doprowadzania do nadmiernego złuszczania naskórka. Zauważam też u osób, które nagle spoglądają w lustro, kończą na przykład 35, 30, 40 albo więcej lat. Dotychczas specjalnie się ani nie interesowały, ani nie pasjonowały pielęgnacją, ale jak myją zęby i patrzą w lustro albo rano się malują, szczególnie kobiety, to nagle je uderza po prostu. Ile mają zmarszczek, zaczynają to przeżywać i podobnie jak osoby właśnie z trądzikiem, chciałyby natychmiast, jak najszybciej, co jest zupełnie zrozumiałe, tak psychologicznie, pozbyć się problemu i słysząc właśnie, że retinoidy czy kwasy złuszczające mogą spłycić zmarszczki, również popadają właśnie w przesadę i zaczynają nagle stosować bardzo wiele różnych, całkiem silnych kosmetyków złuszczających. Trzeci scenariusz, z którym najczęściej się stykam, czytając Wasze komentarze, to jest po prostu dobieranie, użycie kosmetyku złuszczającego, który jest zbyt silny i tym samym niedopasowany do Waszego typu cery. Czyli to jest często taki schemat, w którym osoby ze skórą wrażliwą, szczególnie naczynkową, są tak sfrustrowane na przykład zmianami trądzikowymi albo właśnie zmarszczkami, czy jakąś tak przebarwieniami, nierówną fakturą skóry, że chcą działać szybko i mocno i trochę ignorują taką wiedzę, którą na pewno mają o sobie, że ich skóra nie zdoła po prostu zwyczajnie stolerować tak wysokich stężeń niektórych substancji typu retinol czy kwas retinowy, czy wysokich stężeń kwasów złuszczających, w szczególności kwasu glikolowego i postanawiają, że tak powiem, zacisnąć zęby i przetrzymać, a tymczasem właśnie dosyć szybko się okazuje, że to tak nie można po prostu zrobić. Także jeśli tak jak ja macie skórę wrażliwą i naczynkową, to po prostu znacznie lepiej na tym wyjdziecie, jeśli jednak będziecie stosować się do wytycznych, które mówią, że w przypadku cery naczynkowej, wrażliwej, to lepiej postawić na te łagodniejsze, dłużej działające, czy po prostu wolniej działające również kwasy złuszczające, typu kwas azelainowy, czy kwasy polihydroksylowe, czy kwas migdałowy, raczej właśnie niż te szybciej, głębiej działające kwasy alfa-hydroksylowe. Wreszcie ostatni scenariusz, w którym dochodzi do nadmiernego złuszczania skóry, z którym ja się stykam, to jest taki, w którym ktoś, tak jak ja latem zeszłego roku, tak jest zadowolony z efektów, jakie daje dosyć silny peeling kwasowy. Tak mu się podoba właśnie to złuszczenie, takie po prostu skóra robi się gładka, niemal jak u delfina, że bardzo łatwo właśnie o przesadę. Można dzięki zastosowaniu go dwa razy w tygodniu, a nie raz w tygodniu, mieć niesamowicie gładką skórę, niesamowicie napiętą, która błyszczy. I łatwo to wziąć za oznakę właśnie takiej skóry niezwykle zdrowej i pełnej blasku. Tymczasem dla wprawnego oka, bo po takiej inspekcji skóry nadmiernie złuszczonej, łatwo można zauważyć, że to nie jest bynajmniej zdrowa skóra, która oznacza się elastycznością. Zdrowa skóra jest zawsze nawilżona, jest napięta, ale nie zbyt napięta, tak jakby była o dwa rozmiary za mała, tylko jest elastyczna i jeśli ją ściśniemy między palcami, to nie pojawiają się takie mikrozmarszczki, skóra nie ma takich faktury jak folia aluminiowa, którą taka nie folia aluminowa, tylko taka folia spożywcza przezroczysta. Skóra nadmiernie złuszczona po ściśnięciu, szczególnie na czole, które najczęściej oznacza się w takiej sytuacji takim nadmiernym błyskiem, jakimś takim woskowym, plastikowym połyskiem, zaczynają się właśnie takie kreseczki pojawiać, podczas gdy na zdrowej skórze takie to się nie zdarzy. This is what dehydration looks like. So as we move the skin, do you see how it looks kind of crinkly and shiny?
This is when there's no water in the skin. This is a temporary condition. You can hydrate it quickly, but this is a skin type that has oil, but just needs water to get rid of that surface shine that we're seeing. Poza tym skóra nawilżona i z takim prawdziwym, zdrowym blaskiem będzie odznaczać się tym blaskiem, ale tylko w jakichś kluczowych miejscach, które naturalnie są bardziej wystające, tam gdzie szybciej też łapiemy opaleniznę, jeśli wystawiamy skórę bez filtrów na działanie promieni słonecznych, na słońce, tak? Czyli tutaj na szczycie kości policzkowych, na szczycie czoła, na szczycie nosa, tutaj łapiemy światło, tak? Na brodzie i tutaj również skóra naturalnie zdrowa będzie pełna blasku. Natomiast charakterystyczne dla skóry nadmiernie złuszczonej jest to, że ona jest taka błyszcząca. Nie tyle pełna blasku, co właśnie taka błyszcząca nienaturalnie praktycznie na całej swojej powierzchni. Czyli tak, wiemy już dlaczego najczęściej lądujemy ze skórą nadmiernie złuszczoną. Czy to jest po prostu jakiś taki incydentalny, pojedynczy wypadek przy pracy, tak? Zużyliśmy zbyt wielu kosmetyków naraz złuszczających, czy zbyt silnego kosmetyku, czy wynika właśnie z tego, że tak na wpół świadomie chcąc utrzymać pewien efekt takiego właśnie niezwykle napiętej skóry i takiej gładkiej, troszeczkę przeszarżowaliśmy zastosowaniem kosmetyków złuszczających. A teraz w jaki sposób naprawić taką skórę, w jaki sposób przywrócić jej homeostazę, w jaki sposób przywrócić jej zdrowie. Pierwsza rzecz, jaką powiem, może wzbudzić lęku wielu osób. Wiem, że u mnie na pewno by to wzbudziło nieco lęku, dlatego że wiele z nas jest, wręcz bym powiedziała, entuzjastów pielęgnacji uzależnionych od różnych składników złuszczających, właśnie dlatego, że wiemy, jak wyjściowo wygląda nasza skóra i jak pięknie potrafi wyglądać, kiedy te substancje stosujemy w swojej pielęgnacji. Jak kiedyś, kiedy po raz pierwszy użyliśmy kosmetyków z kwasami złuszczającymi, czy z retinoidami, jak niesamowicie odmłodziły czy polepszyły stan naszej skóry. Więc to zdaję sobie sprawę, że mówienie o tym, że należałoby odstawić na okres tygodnia, dwóch tygodni, trzech tygodni, a to powiem, że należy zrobić, naprawdę taka jest prawda, może wzbudzić przerażenie wręcz u wielu osób, albo przynajmniej niechęć. No, God! No, God, please, no! 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 Natomiast jest to coś, co zdecydowanie trzeba zrobić. Przynajmniej na okres tygodnia, dwóch tygodni zrezygnować jednak z kosmetyków złuszczających, dlatego że będziemy coraz bardziej pogarszać stan swojej skóry, jeśli będziemy je nadal z tą samą częstotliwością stosować. Czyli najbezpieczniej jest jednak je odstawić, jeśli natomiast po prostu nie wyobrażamy sobie tego, to przynajmniej drastycznie zmniejszyć ich częstotliwość ich stosowania, czyli nie na przykład dwa razy w tygodniu, a raz w tygodniu, nie raz na tydzień, a raz na dwa tygodnie. Wyjątkiem oczywiście są sytuacje, gdzie takie nadmierne złuszczenie twarzy wynika z leczenia dermatologicznego, szczególnie retinoidami, kwasami złuszczającymi. Często leki dermatologiczne zawierają kombinację tych dwóch składników. Wówczas, jeśli cierpicie na nadmierne złuszczenie skóry, to warto się umówić na dodatkową wizytę u dermatologa i porozmawiać o tym, co można zrobić, żeby złagodzić tego skutki, czy można by nieco rzadziej stosować leki, które zostały Wam przepisane, ale nie robiłam to sama. Pod żadnym pozorem nie robiłam tego sama, takiej decyzji nie podejmowała, tylko w konsultacji z lekarzem prowadzącym. Natomiast nawet jeśli właśnie takie nadmierne złuszczenie twarzy wynika z leczenia dermatologicznego, to nadal można intensywnie nawilżać skórę, nawet jeśli właśnie nie możemy w pełni, czy nie powinniśmy odstawiać leków. Czyli tak, najpierw odstawiamy wszelkie kosmetyki złuszczające i generalnie sposobem na to, żeby przywrócić skórze zdrowie, jest to, że do absolutnego minimum ograniczamy wszelkie kosmetyki pielęgnacyjne, jakie stosujemy. Tutaj mam na myśli to, że właściwie będą nam potrzebne zaledwie trzy kosmetyki, w tym dwa takie jakby dodatkowe. Nie są niezbędne, niemniej są takie bardziej specjalistyczne, które istotnie mogą pomóc i przyspieszyć to przywrócenie bariery hydrolipidowej i bariery naskórkowej i przywrócić skórę do stanu użytkowalności, tak? I nawodnić ją.
Jeśli chodzi o zmywanie wieczorem twarzy, to najlepiej postawić na możliwie najbardziej łagodny żel myjący, najlepiej taki, który się praktycznie nie pieni albo w ogóle nie pieni. Idealny byłby jakiś olejek hydrofilny, szczególnie taki z emulgatorem, dlatego że skóra podrażniona, nadmiernie złuszczona, będzie podrażniana niezależnie od tego, czy będziemy potem na przykład taki olejek bez emulgatora ściągać za pomocą nawet najdelikatniejszej szmatki muślinowej, to i tak będzie to miało jakiś taki charakter drażniący dla już podrażnionej skóry. W związku z tym idealnym rozwiązaniem są takie olejki hydrofilne z emulgatorem, które pozwolą nam za pomocą pojedynczego etapu zmyć zarówno makijaż, jak i kosmetyki pielęgnacyjne, również filtry, i lepiej wybrać taki, który nie ma żadnych środków zapachowych. Świetne są takie na stronach z kosmetykami samorobionymi. Biochemia urody, zrób sobie krem, e-naturalnie, Naturalisa mają po prostu świetne, gotowe zestawy takie, gdzie każdy byłby w stanie, nawet dziecko byłoby w stanie z takiego olejek stworzyć. Po prostu mieszamy emulgator z olejem, który jest w takiej dużej butelce i voila, mamy swój własny olejek hydrofilny, który nam starczy na dobre parę miesięcy. Jeśli ktoś nie przepada za olejkami, również takimi z emulgatorem, to serdecznie polecam wszelkie emulsje myjące albo jakieś takie mleczka do zmywania, takie, które nie pozostawiają filmu na twarzy, które są w asortymencie większości firm, które produkują dermokosmetyki apteczne, które są oznaczone zazwyczaj jako takie dla skór niezwykle suchych, niezwykle wrażliwych, wręcz atopowych, i to będzie też dobry wybór. Tak, jeśli nosicie taki cięższy makijaż, to można dołączyć do tego jeszcze rewelacyjny płyn, aczkolwiek bardzo łagodny do zmywania makijażu, słynny ten Bioderma Sensibio, który bardzo dobrze zmywa makijaż, a jednocześnie nie narusza bariery hydrolipidowej i ma różne takie składniki łagodzące i pielęgnujące skórę. I wówczas taki płyn micelarny możemy zastosować, zanim zastosujemy emulsję myjącą do twarzy. Bardzo niewiele pieniądze się żel do mycia twarzy czy olejek hydrofilny. Wiem, że wiele osób może tutaj kręcić nosem i mówić, że żel, który w jakikolwiek stopniu się pieni. Tutaj chciałam zauważyć, że są bardzo różne żele takie do mycia twarzy na rynku i są takie, które nawet jeśli odrobinę się pienią, to naprawdę w najmniejszym stopniu nie przesuszają skóry. To też często kwestia formuły. Ten CeraVe na przykład lekko się pieni, ale jest tak napakowany różnymi substancjami takimi nawilżającymi, jak gliceryna, kwas hialuronowy. Zawiera również niacynamid, który przyczynia się do wzmacnia barierę naskórkową oraz ceramidy, że to, że leciutko się pieni, naprawdę nie jest wolne od SLS-ów i tym samym nie trzeba się go obawiać, nawet jeśli w jakimkolwiek stopniu się pieni. Natomiast mimo wszystko polecam raczej przy podrażnionej skórze korzystać raczej z emulsji takiej nawilżającej, choćby CeraVe, niż żelu oczyszczającego. Ale nie widzę też powodu, żeby dokupować kolejny produkt. Jeśli już macie na stanie żel i Wam służy, to nadal będzie dobry kosmetyk nawet przy podrażnionej skórze twarzy. Tyle jeśli chodzi o zmywanie. Po zmyciu twarzy polecam spryskać ją kosmetykiem, który ostatnimi czasy mam poczucie jest takim kosmetykiem zapomnianym, a mianowicie wodą termalną. Woda termalna jest pozyskiwana z takich ujść uzdrowiskowych we Francji. Moją ulubioną jest ta Aven, dlatego że jest najłagodniejsza w działaniu i mam poczucie, że jest najbardziej kojąca. Wszystkie te wody takie termalne, zazwyczaj francuskiej produkcji, są rewelacyjne właśnie w takim doraźnym radzeniu sobie z jakimkolwiek podrażnieniem, czy to jakimiś otarciami skóry, czy odparzeniami, czy poparzeniami, czy właśnie takim przy nadmiernym złuszczeniu na skórkę, czy nadmiernym podrażnieniu. Skóra wyraźnie jest ukojona po spryskaniu twarzy taką wodą. Ja mam akurat tą La Roche-Posay w tej chwili w domu, ze względu na to, że zawsze kupuję akurat tą, która jest na promocji. Ostatnio była na promocji ta, to kupiłam tą. Za wyjątkiem wody Uriage, którą można spryskać twarz i pozwolić jej naturalnie wyschnąć i ona nie odwodni naszej skóry, no to podstawowa wiedza chemiczna podpowiada, że tych wód nie można zostawić na twarzy, ze względu na to właśnie, że jeśli pozostawimy ją na twarzy do wyschnięcia, to wyciągnie wilgoć na skórkę, co jest ostatnią rzeczą, jakiej chcemy.
kremy, dlatego niezwykle ważne jest, żeby spryskać nią twarz, odczekać minutę, dwie, ale nie do całkowitego wyschnięcia produktu i na to nałożyć krem nawilżający. Najlepiej jeszcze właśnie, kiedy troszeczkę wody jest na naszej twarzy, bo dzięki temu za pomocą kremu zdołamy związać tą wodę właśnie termalną w naskórku poprzez nałożenie na nią kremu. W związku z tym to jest taki kosmetyk, który choć dodatkowy, to naprawdę robi bardzo dużą różnicę, jeśli chodzi o takie natychmiastowe kojenie skóry i zdecydowanie przyspiesza jej gojenie się. Ze względu na to, że te wody są bogate w cynk i w selen i mają właściwości również antybakteryjne, to właśnie świetnie sprzyjają gojeniu, a przy okazji są gojące. W związku z tym nie jest to pic na wodę, to jest faktycznie produkt pielęgnacyjny i warto mieć go zawsze w domu, jeśli macie skórę wrażliwą, skłonną do podrażnień, a już na pewno warto zakupić, jeśli właśnie tymczasowo macie skórę nadmiernie złuszczoną. Wybierając krem nawilżający, który powinien być podstawowym kosmetykiem pielęgnacyjnym w okresie przywracania skóry do zdrowia po nadmiernym jej złuszczeniu, warto postawić na krem, który jest bezzapachowy, dlatego że zapachy strasznie podrażniają skórę, nie tylko wrażliwą, ale wrażliwą szczególnie podrażnioną, niezależnie od tego, czy to są zapachy naturalne, czy to są zapachy syntetyczne, po prostu nie do końca mają miejsce w moim rozumieniu, w pielęgnacji. Nasza skóra nie potrzebuje pięknie pachnieć. W związku z tym ja akurat szczególnie polecam ten CeraVe, dlatego że jest bezzapachowy, a przy okazji właśnie jest bardzo dobrze pomyślanym kremem nawilżającym, który zawiera składniki ze wszystkich trzech grup niezbędnych w kremie nawilżającym, czyli mamy humektanty, które wiążą wodę z naskórku, tu mamy glicerynek, kwas hialuronowy oraz mamy mnóstwo emolientów, które zmiękczają skórę, koją ją i taką warstewką pokrywają, dzięki której nie dochodzi do przeznaskórkowej utraty wilgoci z naskórka. Skóra może utrzymać to nawilżenie i stopniowo właśnie coraz bardziej być nawodniona i to też powoduje, że jest chroniona przed drażniącymi czynnikami zewnętrznymi, co jest nie mniej ważne w przypadku skóry podrażnionej. Natomiast tutaj na planszach widzicie znacznie więcej różnych godnych polecenia kremów nawilżających. Warto też rozważyć zakup takiego kremu, które są zazwyczaj, to są kremy znacznie tańsze niż pozostałe kremy nawilżające i często o znacznie większych pojemnościach niż pozostałe kremy z asortymentu firm dermokosmetycznych, które mają w nazwie Kika, to jest od takiego składnika, które wszystkie zawierają, a mianowicie wąkrotki azjatyckie, jest to tak zwana chyba trawa tygrysia, coś takiego. Jest to składnik od wieku znany jako taki, który przyspiesza gojenie skóry, działa kojąco na skórę, w związku z tym jest to wyjątkowo dobry krem do pielęgnacji skóry podrażnionej, w tym nadmiernie złuszczonej. Moje ulubione to są te, które są właśnie na bazie wód termalnych, dlatego że dzięki temu mamy jeszcze właśnie właściwości wody termalnej, w takim kremie, czyli ten Aven Cikalfa, który jest też świetny jako taka maseczka. Okropny, bo makijaż, od razu mówię, zupełnie się nie nadaje. To są raczej zazwyczaj kremy, które mogą być stosowane na noc, a nie raczej nie pod makijaż, bo one są bardziej tłuste, bardziej białe, bardziej takie gęste i takie treściwe w konsystencji. Natomiast właśnie dają niezwykle efekt gojenia, przyspieszają gojenie skóry niezwykle i mogą być stosowane jako maseczki. Również, szczególnie Cikalfa, firmy Aven. Cikaplas jest też bardzo dobry, no bo zawiera wodę termalną, również ten Uriage powinien zawierać wodę termalną, natomiast w tej chwili nawet chyba i polskie firmy mają w swojej ofercie takie kosmetyki z tym składnikiem, z tym przedrostkiem Kika, czy w nazwie. Rano natomiast za ziemoliną powtórzę, i to być może ja również zbudzę dużo kontrowersji mówiąc to, ja bym osobiście w przypadku skóry podrażnionej, nadmiernie złuszczonej polecała jej nie myć. Nie myć za pomocą jakiegokolwiek żelu myjącego, emulsji myjącej, czy nawet olejku hydrofilnego, dlatego że no, musimy pamiętać o tym, że choćbyśmy z najłagodniejszych kosmetyków myjących korzystali, to one zawsze w jakimś stopniu naruszają naszą warstwę hydrolipidową, i w tym sensie, jeśli możemy z nich zrezygnować, to szczególnie dla skóry podrażnionej
tym lepiej. I polecam po prostu spryskać twarz za pomocą wody termalnej albo po prostu ochlapać ją wodą i otrzeć. I to będzie wystarczające moim zdaniem, szczególnie w przypadku cery podrażnionej, a dzięki temu damy szansę skórze odbudować swoją warstwę hydrolipidową, przywrócimy jej, damy jej szansę przywrócić florę bakteryjną i uszczelnić barierę naskórkową. W związku z tym to naprawdę nie tylko nie zaszkodzi, ale wręcz pomoże. Zrezygnowałam rano z jakichkolwiek toników, nie tylko złuszczających, ale jakichkolwiek innych, tylko właśnie, żeby niepotrzebnie nie dodawać składników, tylko te, które są niezbędne skórze zaoferować, to znowu po prostu krem nawilżający. Jeśli wychodzicie na zewnątrz, to istotny jest filtr 30-50, ze względu na to właśnie, że łatwiej opaparzenia, łatwiej opodrażnienia i przebarwienia, tak? W związku z tym filtr jest niezbędny, jeśli wychodzicie w warunkach domowych. Jeśli nie wchodzicie, to bym darowała sobie filtr również z tego względu, że filtry są gęste, szczególnie te z wyższym faktorem, nie są takie proste w zmyciu, w związku z tym myślę, że w sytuacji dużego podrażnienia skóry lepiej z nich zrezygnować. I to jest taka podstawowa pielęgnacja, jaką należałoby wprowadzić, jeśli skóra jest nadmiernie złuszczona i tym samym podrażniona. W drugim, trzecim tygodniu takiego pielęgnowania skóry i przywracania jej zdrowia, warto pomyśleć o jakimś kosmetyku, na przykład o toniku czy o kremie z kwasem polihydroksylowym, najlepiej laktobionowym, który jest mieszanką kwasu również polihydroksylowego, glukonolaktonu z galaktozą, który ma takie działanie, łączy w sobie działanie właśnie glukonolaktonu, który taki ma delikatnie działanie złuszczające, ale również ma duże właściwości nawilżające, wzmacniające barierę naskórkową, w związku z tym jest szczególnie wskazane dla osób, które mają skórę niezwykle delikatną, w tym naczynkową. Ja jestem wielkim entuzjastą z kwasów polihydroksylowych, a aktualnie stosuję rewelacyjny tonik z Naturalisy, właśnie na bazie glukonolaktonu i kwasu laktobionowego, specjalnie sformułowany dla cery naczynkowej. Będę o nim mówić w najbliższych ulubieńcach, ale już teraz radzę, że jest po prostu rewelacyjny. Nie dziwię się, że inne blogarki nazywają go płynnym złotem. Natomiast takich kosmetyków jest więcej. Jak widzicie tutaj na planszy, firma Benton ma taki. Można je kupić również w asortymencie Biochemii Urody. Są mniej popularne, bym powiedziała, niż inne, niż polihydroksykwasy, niż inne kwasy. Natomiast są szczególnie wskazane, jeśli chcemy tak powolutku wrócić do stosowania kwasów złuszczających, a wychodzimy właśnie z dużego podrażnienia, albo boimy się zwyczajnie znowu zastosować kosmetyki z kwasami po tym, jak nadmiernie złuszczyliśmy swój naskórek i, no, że jak powiem, piekło nas i skóra była podrażniona. To jest bardzo dobry pomysł właśnie, żeby tak lekko wrócić. One są uniwersalne nawet dla najbardziej delikatnych cer. Jeśli jesteście przekonani, że nie jesteście w stanie tolerować kwasów złuszczających, to warto spróbować jeszcze ten jeden raz właśnie z kwasami polihydroksylowymi. Możecie być bardzo zdziwieni, jak bardzo skóra będzie wzmocniona i nawilżona i tak złuszczona w taki sposób zdrowy, gdzie zachowuje elastyczność i ma zdrowy blask, ale nie odznacza się właśnie tą taką nienaturalną gładkością i takim niezdrowym błyskiem. Natomiast tak, to bym dopiero wprowadzała w drugim, trzecim tygodniu. Na pewno nie na początku. Na początku bym właśnie zminimalizowała pielęgnację do absolutnego minimum, do takiego właśnie... Jeśli nie nałożylibyście tych kosmetyków na skórę niemowlęcia, to nie nakładajcie jej na swoją twarz. Tak bym to powiedziała. Właśnie to wymyśliłam. Czuję się jak Donald Trump. How do you like it? I just thought it. Prościej chyba się nie da tego ująć w słowa. I wiele tych kosmetyków, które proponuję, można by z powodzeniem również stosować to właśnie do podrażnionej skóry niemowlęcia. I tak, tak to wygląda. Najdłużej, myślę, można by czekać 4 tygodnie do tego, aż minie taki pełen cykl odnowy skóry, żeby zauważyć istotną poprawę w wyglądzie i funkcjonowaniu skóry, ale średnio po 2 tygodniach, jeśli będziecie sumienni w tym właśnie, żeby nie używać żadnych innych kosmetyków, za wyjątkiem tych absolutnie niezbędnych i jak najmniej myć swoją skórę,
skóra podrażniona wraca wówczas do swojego takiego bazowego sposobu funkcjonowania i znowu jest elastyczna i znowu jest jędrna i znowu jest nawodniona i wygląda tak, jak powinna wyglądać zdrowa skóra. Tak jest zdrową skórą. Jeśli sami doświadczyliście nadmiernego podrażnienia na skórka i pod wpływem nadmiernego złuszenia go, to jestem teraz ciekawa, co Wam pomogło, jak w ogóle tego doświadczaliście, jakbyście w paru słowach napisali, jeśli chcielibyście podzielić i przede wszystkim, jakie kosmetyki Wam pomogły, czy macie jakieś swoje takie typy kosmetyków, które szczególnie polecacie, które naprawdę działają. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, szczególnie teraz w tym takim bardzo trudnym okresie izolacji i dystansowania się społecznego w dosłownym znaczeniu tego słowa. Mam nadzieję, że udaje Wam się trzymać emocje na wodzy i jeszcze nie oszaleliście, jeśli macie dzieci i jesteście tak jak ja zmuszeni do tego, żeby zapewnić im rozrywki najróżniejszego rodzaju, co nie jest takie proste, szczególnie jeśli macie dzieci bardzo energetyczne jak moje i po prostu je zwyczajnie roznosi pod koniec pierwszego tygodnia kwarantanny, jak każde zdrowe dziecko, tak? Dlatego, że nie mogą wytracić tej energii w takim stopniu jak zwykle, to mam nadzieję, że jakoś sobie radzicie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, bardzo dziękuję swoim patronom, jak zawsze zapraszam na swój profil Patronite. Życzę Wam zdrowej, pięknej skóry i do zobaczenia wkrótce.